Już wielokroć mówiłem o zdrajcach, jak Kaczyńscy, jak Adamowicz, jak Karnowski, prezydenci z Gdańska i Sopotu, jeśli ktoś nie wie, którzy nie robią nic, by zapobiec niemieckim roszczeniom dotyczącym własności na ziemiach odzyskanych. Nie robią nic dla uwłaszczenia najemców, uwłaszczenia użytkowników wieczystych. Jest to karygodne i dziwię się, że ludzie nie reagują na to. Może myślą, że problem jakoś tam się rozwiąże, że Niemcy odpuszczą. Niemcy nie odpuszczą. Oni będą działać powoli, nie będą działać ostro, ale dopną swego. I nie myślcie sobie Państwo, że powetujemy sobie nasze straty na naszych byłych ziemiach wschodnich. Nie. Litwini, Białorusini, Ukraińcy nie będą takimi dupami jak my i nie pozwolą sobie tak na takie postępowanie jak my w stosunku do Niemców. Oni w takiej sytuacji powiedzą lacham smerć. I jakkolwiek wiele razy w historii wschodnia społecz bez powodu czy z błahych powodów mordowała Polaków, to tym razem będą mieli rację. Niestety. Bo nie można odwracać historii. Dlatego zadbajmy najpierw o ziemię zachodnie, o uwłaszczenie nasze, aby Polacy nie musieli sobie wetować strat na wschodzie i wchodzić w jakieś kolejne konflikty. Dlatego ja mówię już teraz. Adamowicza, Kaczyńskiego, Karnowskiego na pal! Na śmierć!